29 maja na placu za byłą szkołą podstawową w Niekłończycy odbył się turniej piłki nożnej Mini Cup 2022 pod patronatem starosty Polickiego. Jednocześnie na szkolnym terenie odbywał się festyn z okazji Dnia Dziecka. Mała lokalna impreza z dużą ilością uczestników. Dzieci pograły w piłkę. Dorośli też pograli w piłkę. Jest całkiem miło i sympatycznie. Cieszymy się, że możemy się spotkać w takim gronie i razem świętować i Dzień Dziecka, i Święto Piłki Nożnej w małej wiosce Niekłończycy. Impreza rozpoczęła się od sportowych zmagań dorosłych zawodników. Na przyszkolnym Orliku zmierzyły się drużyny z Niekłończycy i Dębostrowa, strażacy Statyni oraz drużyna z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Następnie w turnieju wzięli udział najmłodsi. W sportowej rywalizacji zmierzyły się cztery drużyny, w składzie których znalazły się także dzieci z Ukrainy. Po zakończeniu turnieju wszyscy zawodnicy otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody. Tego dnia dzieci mogły korzystać z atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. Były bańki mydlane, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz świat zagadek przyrodniczych, w których wprowadzili harcerze. Nie zabrakło też wozu strażackiego oraz dmuchanego zamku. Organizator zapewnił też poczęstunek, watę cukrową, popcorn oraz kiełbaski z grilla. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ klauna. Nie trafiłem!